Janek, powiedz, czy jesteś w tym showbiznesie od ponad roku i czy były sytuacje, które cię zaskoczyły pozytywnie i negatywnie? Jakie to były? Na pewno zaskoczyło mnie moje pierwsze pójście na ściankę i zobaczenie tego rzędu fotoreporterów i fleszy. A później już chyba nic. Ale negatywnych nie było? Nie zaskoczyło cię? Nie wiem, ktoś nie kłamał cię, nikt, nie było żadnych takich sytuacji, które są no dosyć popularne, tak? Wszyscy jakby dążą za pieniądzem i nie zwracają uwagi na pozostałe osoby. Tak, myślę, że to jest takie niestety powszechne zjawisko tutaj w Warszawie. Wszyscy pędzą za karierą, za pieniądzem. Już nawet wykorzystują innych ludzi, byle osiągnąć własny cel. I to jest słabe.